Siemandareczko, witam was w następnym odcinku. Dziś kontynuujemy pracę we wnętrzu. Niemalże skończyłem już robienie tej folii całej, zresztą mogę wam pokazać, bo pewnie się zastanawiacie. Ostatni odcinek tak uciąłem, tylko mówiąc wam co i jak. Więc tutaj, no pomijając te takie łączenia, które muszę jeszcze skleić, po prostu brakło mi taśmy, bo to wręcz setki metrów idą. To trzeba to tak pozabezpieczać, pokleić, tu gdzie były jakieś dziury, zakleić taśmą, taśma srebrna, o tym mówiliśmy. Tutaj już są porobione te wszystkie ruszty do OS, boże, do OSB, do karton gipsu. Natomiast tutaj jeszcze nie. Jest skręcony ten cały podnośnik do płyt, ale ja go wykorzystam w tym momencie do niczym druga ręka, czy trzecia ręka przy tej, przy lutownicy. Po prostu sobie to podsunę pod sufit. Tam będę wsadzał z jednej strony te deski, te łaty. Będę przekręcał z drugiej. No i tak sobie zrobię cały strop. Strop podwieszany, nie będę go za bardzo obniżał. No, obniży się o te 4 cm łaty i o 12 mm płyty. I nie więcej. No, chcę, żeby salon był jak najwyższy. No, tak samo jak u góry, wykorzystamy poziomicę laserową. Zaznaczę na pierwszej krokwi, pierwszym legarze, krawędź pierwszej łaty, na ostatniej tak samo i zaznaczę wszędzie ten wymiar i on będzie bazowy do wszystkich kolejnych. Baza wymiarowa jest bardzo potrzebna, zawsze wychodzą jakieś krzywizny, a od lasera jednak wyjdzie równiutko. Dobra, ja tutaj przygotuję i będziemy się widzieć za chwilkę. Pierwsza listwa jest przekręcona. Faktycznie ten stojaczek tu się mocno przydaje, tylko muszę przesuwać jedno do tej deski tutaj, drugie do tej deski tutaj, no bo cały dom ma w środku ponad 9 metrów. Na deski mają 5,30 coś, także akurat mi się to łączy tutaj. Następne są centymetr dłuższe te i centymetr krótsze te, żeby to wypadało na środku tego legara. Mam nadzieję, że on jest równo. Zobaczymy. Odległość od krawędzi do prawego brzegu to jest, moi drodzy, 14 centymetrów, bo mamy tak 12 mm płyty, jakieś 3 mm dylatacji, potem mamy jeszcze 2,5 cm kontrłaty, no i w ten sposób wychodzi nam ten wymiar po prawej stronie, czyli od krawędzi do środka płyty będzie 11,5 centymetra i tak to tutaj kręcę. Następna będzie tak, żeby środek tej płyty wypadał 40 cm od środka, boże, środek tej łaty wypadał 40 cm od środka tej. No i następne co 50. Tu już to sobie ponacinałem w większości. Jak widzicie, im więcej drabin, tym lepiej. Dobra. Troszkę jest to wyczyn, bo jednak to jest strop, więc ciężko się wkrętarą przykręca do góry, zwłaszcza, że ja mam te Milwaukee, które waży swoje. No ale damy radę. Dobra. Pokażę wam już pod koniec. Chwila pracy i gotowe. Nie wiem. 2 godziny mi to może zajęło. Razem stałem docinaniem, wnoszeniem desek, wymyślaniem jak sobie poradzić z tym spornikiem, ułożeniem drabin i tak dalej, i tak dalej. Przy drewnianych łatach, które są w miarę równe, wystarczą 3 punkty odniesienia. Rysowałem sobie kreski tutaj, gdzieś w środku i na końcu. Najpierw przykręcałem tam, potem przykręcałem tutaj. Jeśli łaty mi gdzieś wykrzywiło, to ta środkowa kreska
pokazywała, ile trzeba to przesunąć. No i potem uzupełniałem już resztę wkrętów. Tutaj dokładnie tak samo. Końce tej łaty dopasowywałem do tych. Tam miałem kreski i tu miałem kreski, więc najpierw tam kreska, tam wkręt, potem przykręcałem tutaj, żeby się złapało i potem ustawiałem sobie na kresce w środku i uzupełniałem wkręty. Jeśli chodzi o odległości, no to tak tutaj fartownie wyszło. Ten ostatni dystans też jest 50 i tutaj zostało chyba 2 cm więcej niż być powinno, ale i tak bym tutaj nawet łaty nie zmieścił, więc jest bardzo dobrze. Cieszy mnie to, nie zużyłem dodatkowego materiału. Materiału, który obawiam się, że jest go troszkę mało, bo on ma starczyć jeszcze na sufit podwieszany w łazience. Trzeba go będzie trochę obniżyć. Sufit podwieszany w wiatrułapie, tam też trzeba będzie obniżyć. I to sporo, myślę, że tak z 20-30 cm bym chciał mieć to niżej, ale zobaczymy. No i na ścianki działowe, ściankę działową tutaj kuchenną, która będzie szła w poprzek razem ze słupkami, i ścianki działowe na górze. Tutaj ma być... Kurczę, ale słychać te różnice akustyki, nie wiem czy na nagranie tak będzie, ale tutaj jest wszystko w wełnie już. Ścianka, która oddziela w ten sposób tutaj, dotąd sypialnię. Tutaj garderobę i tutaj pokój, tam gdzie jest salka kinowa, salka nagraniowa, i tu jeszcze będzie odcięte dodatkowa łazienka, więc muszę to tak przemyśleć, żeby mi po prostu tego nie brakło. Nie wiem, najwyżej sufit podwieszony tam gdzie mi braknie, no to sobie zrobię już z tych z metalowych profili, bo no, tych łat nie dokupię, one są robione na zamówienie, ten wymiar 5x4, chyba że gdzieś by to było, może w jakimś tartaku bym to dostał, tylko że to mi już pięknie przeschło i nie chciałbym jakichś surowych, mokrych łat tu kłaść, bo mi po prostu się to powykrzywia. Dobra, to co zostało, co jeszcze wam pokażę, to tutaj trzeba porobić łaty pod tą klatką schodową, bo dla płyty karton gips ta odległość metra to jest za dużo, więc porobimy tutaj łaty w odległości tych 50 cm. Tutaj też się trzeba będzie odsunąć o tych paręnaście, tam też, no i reszta tak jak już powychodzi, za chwilkę zobaczycie. No i tak to wygląda. Bardzo, bardzo prosta sprawa. Tutaj widzę, że na długość wychodzi mi 1,20 m, więc to pewnie nawet wyda z jednego kawałka. Bardzo mnie to cieszy. No i co, powiem wam, że całkiem przyjemna robota dla jednej osoby. O kurczę, tam coś mi się rozerwało, muszę to skleić. Całkiem przyjemna robota. Można to zrobić w pół dnia. No tylko trzeba mieć takie rzeczy jak coś, co wam podeprze jeden koniec deski. No troszkę jest kombinatoryki, ale jeśli doszliście z budową domu do takiego etapu, jak jest tutaj, to myślę, że spokojnie sobie będziecie znajdywać rozwiązania dla takich problemów. A jeśli nie, jeśli potrzebujecie zobaczyć, jak wyglądają kolejne, pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał. Oglądać mnie regularnie, co tydzień staram się wypuszczać wam nowe treści. Najprawdopodobniej każda z nich wam się i tak przyda, więc oglądajcie regularnie. Do usłyszenia, cześć!